Zobaczy, raz, dwa, trzy. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniały koncert orkiestrze reprezentacyjnej Wojska Polskiego. O godzinie 13 zapraszamy Państwa na kolejny koncert. Wystąpi przed nami Dariusz Maleo Malejonek z projektem Panny Wyklęte. Od godziny 14 na Telebimach będziemy transmitować dla Państwa uroczystość oficjalnego powitania w Żaganiu amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. O godzinie 15 zapraszamy na pokaz musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. O 15.30 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Meditrans zaprezentuje umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O 16.00 kolejny koncert. Będzie to koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. W trakcie uroczystości jest również prowadzona akcja charytatywna zorganizowana przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Zbierane są pieniądze na wsparcie rodzin chrześcijańskich w Syrii. Warto odwiedzić również stanowiska promocyjne Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na pikniku wojskowym nie może oczywiście zabraknąć gorącej grochówki, gorącej herbaty. Proszę się częstować, zapraszamy i życzymy smacznego. Proszę Państwa, jedną z największych atrakcji dzisiejszego pikniku jest oczywiście pokaz sprzętu wojskowego z jednostek wojskowych podległych dowództwu generalnemu rodzajów sił zbrojnych. Zapraszamy do oglądania tego sprzętu. Załogi opowiedzą o nim bardziej szczegółowo. Można wejść do środka, można dotknąć różnych urządzeń. Także te wszystkie atrakcje są do Państwa dyspozycji. I przypominam, że o 13 już niebawem rozpocznie się koncert Dariusza Malejonka. Kiedyś mówili na Rosjan, że przyjaciela się pogadało, że okupanci. Tak samo tu, w ładnym opakowaniu. A oni reprezentują głównie raczej korporacje, a nie ludność. Tam Amerykanie nie wejdą, gdzie nie mają interesu. Zawsze wchodzą tam, gdzie jest jakiś interes. Do Iraku weszli, broni nie było od żadnej. A tłukli, bo mieli w tym interes. No, dlaczego nie wejdą do innych państw? Afganistan rozpieprzyli, Libię rozpieprzyli, teraz Syrię. A nie powiedzieli nic ludziom, że oni dostali ci żołnierze. Tu mam takie, o tym napisane też, że dostali uprawnienia, to jest ustawa 1066, dostali uprawnienia policji. I oni kiedyś mogli żołnierze działać tylko na terytorium poligonu albo na terytorium jednostki, a dostali uprawnienia jak policja. Mogą na jeszcze ludzi lat, jak ktoś każe i to będzie jako podobno banderą i przyjadą i Niemcy, nie wiem, ostatnio Polko, pan generał się wie o tej ustawie. Więc dwa tylko rękawiczek nie wziął. A dziwi mnie, że pan generał Polko chce, żeby Niemcy tu wjechali jeszcze, większe brygady Niemiec. To jest najgorsze. To, tacy, jeżeli w takich, te dzieci nasze w takich rękach są takich generałów, to... Tak, masz podziw, wierzę. Jeszcze nie było kraju, do którego Amerykanie weszli, szykują nam po prostu, żeby nie rozpieprzyli. Szykują nam całkowicie dzieci jako mięso armatnie. Te dzieci, ja się nie dziwię, że one się rwą do walki, bo jak jest taka propaganda,
a już dawno nie było żadnej wojny, to nas się rwą, bo i te komputery grają i tą broń tam chodzą na strzelania, to nas się rwie. I będziesz strzelał, tak jak to mówię, to jest XXI wiek, a ludzie nie rozumieją. Ojciec na przykład walczył gdzieś, przyjeżdża do domu medale, a dziecko się cieszy, że zabił kogoś i dostał medale. To jest dziwne. Zabił takiego samego człowieka, jak on mu kazali iść na wojnę. I powiedzieli, że my to jesteśmy też. To jest strasznie dziwne. Mówię, XXI wiek, zamiast ludzie się rozwijać, to by się cofały. Zamiast ziemię szanować, to by... Przecież oni używają amunicji pod Toruniem, używali na poligonie amunicji z umorzonym uranem. Mylili, bo rozmawiali z takim artylerzystą, mylili, się śmieli z nich, pomylili i do rzeki wpadały i ta amunicja. No, to na tysiące lat tam skazi wody. I o tym nie mówią. Ale przyznali, że coś tam było, no. Policja pana nie czepia? Byli, spisali. I co powiedzieli? No nic, no, ja powiem, bo tu mam megafon, miałem przez megafon mówić, ale nie będę zakłócał, bo tak to bym zakłócał. A tak jak sobie stoję, to stoję. No. Ja kiedyś też w policji pracowałem, także... No, tylko teraz na emeryturze tam czas chodzić, bo tak to... Chociaż się przyjrzałem temu wszystkiemu i wiem, jakie to teraz kłamstwa mówią w telewizji. No. Zresztą telewizja nie jest też w naszych rękach, ani gazety, no to wiadomo, że będą chwalić to wszystko. No. Kiedyś w telewizji Republika też kiedyś chciałem rozmawiać, ale jak tylko zaczęli, no, telewizję Republikę na krakowskim przedmieściu, to chciałem poruszyć temat KL Warszaw. Tutaj w Warszawie, nie wiem, czy panowie wiecie o tym obozie. Wiemy. No, chciałem poruszyć, to najpierw mi zgodę wyraziła, ale powiedziałem tej pani Ewie, żeby nie mówiła, o czym będę mówił. Ona poszła, powiedziała, to 3 razy wstrzymywali, a później światło wyłączyli na krakowskim przedmieściu. A teraz dopiero ten temat poruszają. Ja już to jej mówiłem 3 lata temu, dałem jej materiały tej pani. I pan Sakiewicz przyszedł, tylko spojrzał i odszedł. I, no to tacy Polacy. Banderowski. No tak, dlatego mówię, że w czyich rękach są media, no. To są banderowskie media. Byłem w polskiej gazecie, bo kiedyś jeszcze wiedziałem, że to jest polska gazeta. Poszedłem tam, to oni na mnie patrzyli jak na drogę, jak zacząłem dawać materiały o tym, gdzie na przykład leży ten człowiek, czy ten, no. Do tej pory, żeby Pileckiego albo tu Starzyńskiego z Warszawy nie znaleźli. A mówi pan Wisankiewicz, tak? Znaczy ona to dobrze chciała, bo ona chciała to tak, puścić. Tak, to jest jeszcze w porządku dziewczyna. Chciała to puścić, ale przyszli później z tym, jak zobaczyli, co to prąd włączyli. Powiedzieli, pierwszy raz się do żeby prąd włączyli na krakowskim przedmieściu. Wtedy Pietrzak chyba śpiewał. No mówię tak. Najgorsze jest to, że te dzieci wierzą w to wszystko i ta młodzież. To jest nasza młodzież, która naprawdę się płakać chce, że taką propagandę i takim mózgi piorą. To mięso armatnie jest, proszę pana. No właśnie powiedziałem, że to mięso armatnie. Zginą, jak a jak nie zginą, no to mówię, ze zubożonym uranem, bo tak samo było w Jugosławii, bo w innych krajach, to nawet Amerykanie, ci żołnierze do tej pory chorują na białaczki. A zauważył pan, że te wojska rzekomo, które mają wspomagać tą wschodnią flankę NATO, mają nie nasze ubarwienia bojowe. No, ja... Mało tego, to są jednostki szturmowe. Ja. Co oni będą, co mają bronić, czy szturmować, co? Oni mają na razie nas przyzwyczaić do tego, a później będą nas, bo to oni się dogadali prawdopodobnie z ludzkimi. To jest cały czas pierwsza i druga wojna światowa, to przecież nie Hitler wywołał. Jak nie miałby pieniędzy, to on by nic nie zrobił. Koncerny farmaceutyczne i chemiczne. Tak, to kartele, Bayera, to wszystko, tak. Nie koncern Bayera. No, głównie, ale mówię, oni już teraz to... Pod ładną przykrywką to wszystko wygląda i demokracji ten. Oni tu już w Polsce nie mają nic do powiedzenia. Bo w 2009 roku, jak w grupie podpisaliśmy tą ratyfikację z traktatu tego lizbońskiego, to nie tylko my, ale... A kto ją podpisał? To wtedy Kaczyński chyba jeszcze. Ale Kaczyński. Ale to on podejrzewał, że nie był świadomy. Bo to przekręcili wtedy... Nie był świadomy. Ale... Tak samo wstrzymał ekshumację w Jedwabiu. No tak? Też nie był świadomy? Tak. Nie, no nie tam byli wszyscy świadomi, dlatego pan, dlatego tak, prawdopodobnie tak, umarł pan Poręba. Ta świadomość, prawda? Wie pan, który Poręba? Bogdan Poręba. No to on Jedwabny, mam jego materiały, miał wszystko od Jedwabny nad światło. Tutaj czekam na jego syna. Nawet film mieli wtedy puścić o dokumentalny o tym, jak było naprawdę w Jedwabny. Działała też grupa taka Szapera, ona chyba z Ciechanowa jest tym. Oni działali też w Ciechanowie ten Szaper. I oni przebierali się za Polaków, też za partyzantów i też napadali na tym. I tak samo tam robili też akcje. Tylko, że jego nigdy nie ukarali. Ścigali go po całym świecie. Jak oni tu nie zrobili? Na tyle wymordował ludzi. Za każdym razem tu powinni dzieciom powiedzieć, że tu w Warszawie był porządny człowiek Starzyński, prawda, prezydent? On już w 1937 roku chciał już metro budować. I zaczęli nawet to metro budować. I do tej pory nie mogą go wykopać. Ja im powiedziałem, że mogę im wszystkich starać, tylko trzeba dobrej woli, ale oni nie chcą. Bo jaki to Polak, jak byłem w Sejmie i powiedziałem, mówię, jak to jest? Raz, że tego obozu KL Warszawa nie chcą ujawnić, a drugie, przecież oddawali wszystkie dokumenty, nie czy pan wie, wszystkie dokumenty odnośnie zbrodni, ludobójstwa. Za czasów okupacji oni oddawali Niemcom, nawet kopii nie robili. I to jest, bo dotarłem i 4 lata sprawa trwała i umorzyli sprawę, czyli oddawali oryginały dowody morderstw. Zabił tutaj ludzi, co zbierali ludzie, gromadzili życie, narażali, oni to wszystko oddali Niemcom.
No nie robić kopii z tego nawet. Zamordowali sędzie. No i też, Marię Ścińską też. Ścińską, tak. No to ja jej szukałem. Spóźniłem się chyba o tydzień, bo miałem jechać do niej, bo ona się bała o te materiały też, co miała. Znaleźli ją martwą w wannie. W wannie, no. Leżała 2 tygodnie w wannie i 3 miesiące sekcji nie robili. To też dziwne. 3 miesiące nie robić sekcji. Przyjechali ze Stanów, bo chcieli na pogrzeb. To specjalnie przedłużali. A, jak ona się nazywa, ta pani ze Stanów, taka, co walczyła też o nią? Mira Modelska chyba, czy Modelska. Ona była w ambasadzie kiedyś pracowała i ona jej chciała, pani Cińska chciała jej te dokumenty przekazać, co miała. Bo miała wszystkie te dowody też. No to też poginęło gdzieś. I co najdziwniejsze, książkę później napisał, ale pan Kopka, który pracował w IPN-ie, bo też chciałem do niego dotrzeć, to najpierw chorował, a później go zwolnili. Nie był odszedł z tego IPN-u. I sam napisał też książkę, tylko że już inną. Napisał nie 200 tysięcy, że zginęło Polaków, tylko 20 tysięcy. Pod dyktando niemieckiego jakiegoś historyka to wszystko pisał. I jego książka jest o pani Marii Ścińskiej, nie można nic mówić. I po niemiecku też wyszła książka. Piękna książka taka i to pod szyldem IPN-u. Że tam zginęło tylko 10 tysięcy Polaków, a tak to Żydzi. No, wiadomo, że tam kogo będą to... A najdziwniejsze to, że na tych prochach, jak byłem w IPN-ie, bo IPN miał zacząć kopać prochy, bo te tony prochów leżały jeszcze na Zamenhofa i róg tam jeszcze byłem, nie jestem w Warszawie, ale tam chodziłem. No to jak zaczęli, już mieli kopać, podjęli decyzję kopać, te prochy szukać, to szybko zaczęli tam stawiać Muzeum Historii Żydów. To tej dziwne. Już teraz tego chyba nikt nie ruszy. No bo kto to ruszy? No i na tych prochach postawili to tak jak na Powązkach. Na zbrodniach, na dołączkach stawiali te groby takich dygnitarzy, żeby nikt tam nie kopał. No tak samo i tu to wskazali na siebie, kto to zrobił. Ktoś. Dawał pieniądze na to, żeby Polaków może mordować. No. Bo mówię, Hitler, sam mówię, taki człowiek, żaden człowiek nie wywołał wojny, jak nie ma zaplecza takiego. No, tym bardziej światowo, przecież jakie to pieniądze. No to kto ich potrzebował? Banki, ci bankierzy, te wszystkie firmy farmaceutyczne, właśnie te kartele. Oni mają interes. Ich nie obchodzą narody. Ich obchodzą te ziemie nasze, te bogactwa, to wszystko. No. A my jako niewolnicy mamy być. No. I tak to teraz wygląda. Ludzie się cieszą, że... Ja to ostatnio mówiłem, bo prezydent Ciechanowa 28 lat. I on mówi o tej Unii Europejskiej, że to jest takie to będzie fajnie, proszę pana. Jeżeli już nawet byśmy weszli do tej Unii, jeżeli by nas tak traktowali, to powinniśmy na równych prawach być. A nie na takich. Leper mówił właśnie, żebyśmy mieli równe prawa, to Leper już też nie żyje. A jak pojechał do Klewek, bo tam mówili chyba, że tam jakieś tam taliby, nie taliby. Tam pojechała, miała ośmieszać tego Lepera, miała ośmieszać taka dziennikarka wojenna Pernikowska. No i pojechała, jak wróciła, powiedziała, że już w życiu nie będzie nic na niego pisać, go ośmieszać. Bo tam podobno odkryli, że jakieś doświadczenia robili też w krowach, a płody dziecięce były. Różne doświadczenia na ludziach. Dlatego tam wszyscy pobinęli. Dzień dobry, Nabil Al-Malazi dla Sumienia Narodu. Warszawa. Jesteśmy na placu Piłsudskiego, na placu Zwycięstwa. Ktoś ubzdura sobie, że będzie witał wojska amerykańskie tutaj w Polsce i organizują taką, powiedzmy, taki wiec. Tutaj widzimy Akademię Sztuki Wojennej, to już tam, już nie Akademia Obrony Narodowej, to już nie będziemy się bronić, tylko będziemy szkolić wojsko polskie, czy tam Polaków, w sztuce wojennej, bo mamy wroga na wschodzie, który już nas zagraża i będziemy po prostu my będziemy atakować. Nie będziemy czekać, aż on nas atakuje, tylko my będziemy go atakować. Taka jest doktryna wojenna amerykańska, zawsze była i zawsze jest, a my niestety dajemy się wkopać w ten cały interes. Akurat ja jestem z Syrii, jak wiadomo, jestem szefem klubu syryjskiego w Polsce i widzę, czy wiem dokładnie, jak to się odbywało po prostu. Nie będę mówił o Afganistanie, Iraku, Libii i tak dalej. Nie będę mówił o Wietnamie od tamtej pory. Tam, powiedzmy, już działa ta doktryna wojenna amerykańska. Natomiast będę mówił o Syrii. Syria jest krajem niepodległym, suwerennym państwem. Tam zainstalowano ISIS przez Stany Zjednoczone. To przyznał nawet prezydent Trump. Ostatnio powiedział, że się powołali ten ISIS, a my teraz musimy walczyć z nim. Syria walczy z tym ISIS-em już 6. rok.
także nie tylko z ISIS-em oczywiście, bo który Stany Zjednoczone właściwie, tam pani Clinton przyznała, że ona, że Ameryka go wykreowała, tak jak wykreowała Al-Kaidę w Afganistanie. Także Syria walczy z najemnikami z ponad 82 krajów, między innymi z krajów europejskich też. Także walczy i zwycięży. To jest szósty rok. Nie było tak, żeby po prostu kraj wytrzymał tyle. Ale to świadczy o tym, że to jest kraj tradycji, to jest kraj cywilizacji. Przecież wiadomo, że w Syrii wśród pięciu najstarszych miast świata są cztery syryjskie. Aleppo jest najstarszym miastem świata i właśnie Damaszek jest najstarszą stolicą świata, to jest, mieści się w tej pierwszej piątce też, tak jak i Latakia. Natomiast wracamy do Aleppo. Aleppo, ostatnio wokół Aleppo stworzono takiego, nie wiem, jakiegoś strasznie problemu. Problem polegał na tym, że w tych dzielnicach Aleppo wschodnich, we wschodnim Aleppo, zainstalowani byli doradcy wojskowi, między innymi amerykańscy, izraelscy, oczywiście Saudyjczycy, Katarczycy i tak dalej. Witam, cześć. Cześć, przyjaciele. Witam, cześć. Natomiast mówimy na temat Aleppo. W Aleppo zainstalowało się dużo doradców wojskowych. I cała ta chryja, tak zwana wokół Aleppo, polegała na tym, jak ich stamtąd wydobyć tak bezpiecznie. Swoich najemników. I obciążyć tym, że tam wojsko syryjskie ich atakuje, tak, cywilów i tak dalej. Nawet podpuścili taką małą dziewczynkę, która jest Turczynką z pochodzenia. I ona już jest w Turcji, oczywiście u Erdogana. Podpuścili ją, żeby ona po angielsku, ona oczywiście nie umiała po syryjsku, po arabsku, ale ona już występowała jako Syryjka, jako tam gdzieś nawoływała do tej obrony tego Aleppo, bo wojsko syryjskie niby i lotnictwo radzieckie czy rosyjskie atakują cywile, atakują szpitale, atakują szkoły. A co tam w tych szkołach we wschodnim Aleppo było? We wschodnim Aleppo w szkołach, szkoły, ponad 500 szkół zostało zamienione na bazy tych terrorystów. Czyli te bazy wypadowe. Bazy wypadowe. I oni, terroryści, tam zainstalowali się. Oczywiście szkoły zamknięto, szpitale tak samo. Także ten stworzono jakiegoś tam, białe hełmy tak zwane, które nakręciły film, jak oni ratują tą samą dziewczynę chyba 10 razy, bardzo 10 bardzo. Ujęć w 10 miejscach różnych i tak dalej, ta sama dziewczyna. W tym samym chyba nie mieli więcej czasu dla kamery, bo w tych samych ubraniach dosłownie, tylko w różnych ujęciach, w różnych częściach. A za to tam są konkretne pieniądze, w dolarach jest to wypłacane. Za to wymierne. Wielka Brytania dała 19 milionów ostatnio na te białe hełmy, tak? Ameryka dała, przecież Stany Zjednoczone miały szkolić tą opozycję umiarkowaną syryjską. I miały szkolić około 2000 żołnierzy syryjskich z pochodzenia. Natomiast udało im się wydać 500 milionów dolarów na szkolenie 50 ludzi tylko. I z chwilą, kiedy ich przerzucili z granicy tureckiej, z Turcji do Syrii, zniknęli, rozpłynęli się razem z tymi 500 milionami dolarów, które Ameryka wydała na ich szkolenie i włączyli się do Jabhatun Nusra, tak zwana, która jest częścią, nawet jest gorsza od ISIS-u, która jest częścią tego ISIS-u i częścią tej całej, to jest ta opozycja umiarkowana. Pan prezydent Obama jeszcze przed odejściem to jeszcze zadeklarował, że on chce tą
opozycję umiarkowaną zaopatrzyć jeszcze w broń przeciwpancerną mają, ale przeciwlotniczą, czyli tą noszoną na plecach. Bazuki słynne i tak dalej. I tu jest po prostu dylemat, bo wojsko rosyjskie jest legalnie na prośbę rządu syryjskiego. Legalnych władz Syrii. Jest właśnie na prośbę legalnych władz Syrii, jest w Syrii. I to wojsko rosyjskie w ciągu 2 miesięcy zrobiło w Syrii, w ciągu 2 pierwszych miesięcy mówię, zrobiło w Syrii tyle, co wojska koalicyjne amerykańskie w ciągu 2 lat. W ciągu 2 lat od interwencji, od wejścia do tego. Także wojsko rosyjskie jest legalnie w Syrii. Natomiast Amerykanie robią wypady, wysyłają swoich doradców, zniszczyli 3 mosty, które łączą miasto Raqqa, które jest w tej chwili niebieską stolicą tego ISIS-u. 3 mosty, które łączą po to, żeby tylko utrudnić wojsku syryjskiemu dostęp do tego miasta Raqqa, żeby po prostu go nie wyzwolić spod panowania tego ISIS-u. Zrobili wypad całogodzinny na wojsko syryjskie, dosłownie zabito 90 żołnierzy syryjskich i później powiedzieli, że to była pomyłka. Ale co za tym szło? Za tym szło, że w tym samym momencie te oddziały tego ISIS-u, które były wokoło, one po prostu się już od razu zaatakowały te pozycje wojsk syryjskich, które są zaatakowane z góry przez wojska amerykańskie. Zostało zabitych 90 żołnierzy. Oczywiście wojsko syryjskie odparło atak tych ISIS-owców, natomiast to była planowana i współpraca między Amerykanami i ISIS-em. I ja życzę sobie, żeby w Polsce po prostu nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której, tak jak przywykli Amerykanie, w której Ameryka będzie walczyła o swoje interesy na wschodzie do ostatniego żołnierza polskiego. Tak, także to nie łudźmy się. nie łudźmy się. Ja mam jedno pytanie, mogę zadać przyjacielowi. Czy to prawda, że rząd Syrii ma poważny problem ze zwłokami tych okupantów, to znaczy tych najemników, którzy zginęli i tych zwłok nie chcą odebrać te kraje, które są krajami tymi pochodzenia tych najemników, że podobno to są tysiące zwłok, tych, którzy zginęli, oczywiście za pieniądze, nie za darmo. Do tej pory ponad 300 tysięcy najemników zagranicznych zginęło. Przewinęło się przez... A z ilu krajów? Ponad 82 kraje. Ponad 80 krajów. 80 krajów. Jest dużo... Czyli w tych krajach musiały być jakieś biura werbunkowe chyba. Musiały być jakieś ośrodki. No, oczywiście, co nawet w Europie. Nawet w Europie są biura, które werbują tam. Znaczy, wystarczy patrzeć na te meczety wahabickie, tak, które Arabia Saudyjska zainstalowała już od lat 70. tam, ona buduje i tam później wysyła. Czyli można powiedzieć, że są to miejsca werbunku dla terrorystów, którzy mordują Syryjczyków. Wysyła swojego imama do tego meczetu i ten imam już tam werbuje, ale to już tam ten proces trwa już ponad 30 lat. Czy udało się ustalić, za jakie pieniądze ci najemnicy służą, że dają się zwerbować na taką okrutną wojnę? No. Oczywiście z początku tam gdzieś dostawali chyba po 2000 dolarów. Za miesiąc. W tej chwili ja nie wiem, czy dostają 100 dolarów. Nawet. Także. I są chętni? Bo już nie ma pieniędzy. Chętnych może nie ma, ale Arabia Saudyjska na przykład, jest oficjalny dokument, ona zwolniła kilkaset więźniów, którym groziło, czyli kryminalistów, rozumiem, tak, którym groziło
ścięcie głowy, czy tam nawet, gdzieś tam zwolniła ich, wzięła pod opiekę swojej, ich rodziny, ale musieli zostać tam w Arabii Saudyjskiej i wysyłała ich do Syrii po prostu. Są dokumenty oficjalnie w tej sprawie. Jest to coś w rodzaju szantażu, bo zakładnikami w tym momencie są rodziny tych, którzy jadą do Syrii, no mordować. No. Tak, ale oni są otoczeni opieką lekarską i tak znaczy, dalej, rodziny, także dostają, tak, dostają pieniądze. No tak, oczywiście ale... póki tamten jeszcze żyje. No tak, ale jest to szantaż uczuciowy. No jest to typowe dla pewnej nacji, także skądś to znamy. Także ten... No, Arabia Saudyjska w dalszym ciągu w tej chwili czuje, że przegrywa. Turcja przegrała już oczywiście, natomiast jeszcze próbuje ratować swoją twarz trochę poprzez to zbliżania się. Bo tu mam taką refleksję, bo Arabia Saudyjska, czy Stany Zjednoczone, czy Izrael, co oni mogą tym Arabom, islamistom, no jakby zaproponować poza pieniędzmi? Czy mają jakąś ideę, za którą warto umierać, za którą warto walczyć? To znaczy idea jest taka, że my powołamy wam tutaj jakieś emiraty. Państewko. Państewka, bo przecież na północy Aleppo była cała wioska wysiedlona ze swoich mieszkańców, Syryjczyków, i sprowadzono 5000 na przykład Ujgurów z Chin. To jest jeden przykład. Tak. Jest ponad 25000 Czeczenów, którzy tam założyli swoje szkoły nawet z dziećmi, z dziadkami, z wnukami i tak dalej, przyjechali, bo oni tam mieli ambicje, to znaczy Turcja miała ambicje, że tam powoła takie emiraty, bo to jest wszystko tam, to państwo otomańskie tam trzeba odtworzyć od nowa. Takie marzenia imperialne. Marzenia imperialne od Chin po Jugosławię. I tam po prostu zainstalować takie państewka, które są pod opieką, powiedzmy, Turcji. Turcja ma i miała bardzo duże jakieś ambicje w stosunku do Aleppo. Aleppo jest największe miasto syryjskie, największym miastem. Aleppo tam, w Aleppo skupia się ponad 50% ekonomii syryjskiej, tam się tworzy. Także ten, jak tylko weszli tam, to od razu do tej strefy ekonomicznej w Aleppo zabrali ponad 2200 zakładów pracy żywcem do Turcji. Przecież to wszystko ewidencjonowane. Ludzie, którzy tam to kupili, którzy to prowadzili, te maszyny sprowadzili z Europy, skądś tam. To jest wszystko ewidencjonowane. To wszystko poszło do Turcji i tam w Turcji teraz to produkuje. Także ten. To jest ta ekonomia Aleppo. Dlaczego wchodzi banda do jednej miejscowości i mieszkańcy nie mają co robić? Albo uciekać w stronę Turcji, która tam, bo tam otwarta granica. Mało którym udało się po prostu przedostać się na tereny opanowane przez rząd, legalny rząd, a tam już tam spokój jest. Natomiast wszyscy uciekali do Turcji, to znaczy większość, bo tam tylko mogli, a jak nie uciekali, to trzeba było po prostu ich zwerbować do tego wojska, za jakimś tam, do tych formacji zbrojnych, które walczyły przeciwko narodowi syryjskiemu i trzeba było po prostu tam zostać. I dlatego stworzono właśnie tak specjalnie tą powiedzmy emigrację. A ta emigracja to nie z Syrii. Ona po prostu z tych obozów w Turcji, którzy tam już musieli pierwszy raz uciekać do Turcji, bo tam już były przygotowane namioty na grubo, zanim pierwszy uchodźca mógł wyjechać tam do tej Turcji. Natomiast stamtąd po prostu do Europy. I teraz Syryjczycy, Irakijczycy tak samo wracają, szukają swoich dokumentów w ambasadach syryjskich tam w Europie, i żeby wracać po prostu do kraju. Kraj jest zniszczony, infrastruktura zniszczona. Rząd w dalszym ciągu pomaga w aklimatyzacji, w stworzeniu jakichś tam miejsc pracy. Minimum jakiegoś socjalnego. Tak, ja tutaj wielokrotnie się spotykałem z taką dezinformacją, że ten reżim w Damaszku, czyli że Assad to jest człowiek, który no dzień i noc właśnie morduje, a tu się okazuje, że do niego uciekają z innych rejonów Bliskiego Wschodu, z tego co wiem, pomimo tego, że kraj jest ogarnięty wojną. To jak to jest?
kto tę propagandę taką nam proponuje, bo to jest śmieszne. No. Jeśli faktycznie byłbym człowiekiem reżimu, człowiekiem niszczącym swój naród, to już dawno by chyba tam zginął. Bardzo szybko by się go pozbyto. I to sami Syryjczycy by się go chyba pozbyli. A tu przy nim się skupia no, naród i to w takim ciężkim położeniu. No powiem taki jeden przykład na czyli przykład. Ma zaufanie w narodzie. Powiem jaki jeden przykład po prostu, bo to znaczy podjudzanie przeciwko Syrii i prezydentowi Asadowi i rządowi i tak dalej, to szło z różnych stron. I tak, z Libanu, ta propaganda, tak. I z Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Natomiast jak wybuchła ta cała sytuacja, to na przykład takie ugrupowanie 14 marca w Libanie, które jest antysyryjskie właśnie, ja to nie mówię antyasadowskie, ale antysyryjskie, to oni poprosili rząd libański, żeby przyjąć tych uchodźców, bo oni tam z Syrii, bo oni uciekają, tak. Bo rząd syryjski, bo Asad ich niszczy domy, bo tak, tamtego tak. I oni uciekali. A w końcu, jak odbyły się wybory prezydenckie w czerwcu 2014 roku, to 300 tysięcy Syryjczyków uprawnionych do głosowania w Libanie, w Bejrucie, tak. Zamknęło drogi od Bejrutu do ambasady syryjskiej, która tam gdzieś jest dalej kilkanaście kilometrów w górach, tam w stronę Syrii. Zamknęło drogę, nosząc portrety prezydenta Asada, flagi syryjskie i szli te całe gromady, szli, całe rodziny. Szli, żeby po prostu wybierać prezydenta Asada. Przecież nie musiały, nie? Tak. W tej chwili, wtedy od razu ta grupa 14 marca powiedziała, no jak zobaczyła, że to jednak to nie są ci, którzy uciekają od prezydenta Asada, bo on ich niszczy, zabija i tak dalej, że jednak to uciekli od czyli mają terenów. Nadzieję właśnie i oni cały czas popierają ten. Jeżeli 74 czy 5% uprawnionych do głosowania głosowało za Asadem, czyli 86% chyba w ogóle głosujących głosowało za prezydentem Asadem, to o czymś tam świadczy. Nikt bez nic raczej bez, tylu ludzi nic nie można było przekupić. No, raczej czy zastraszyć, mi się tak wydaje przynajmniej. Tak, także to już wiadomo. O czym świadczy. Odnośnie jeszcze Aleppo, bo Aleppo było takim schronieniem dla chrześcijan, z tego co wiem. Co się z chrześcijanami dzieje? To znaczy Aleppo jest rzeczywiście, tam jest duże skupisko chrześcijan, Ormian. Bo przecież pierwsze gminy chrześcijańskie tam miały, jedne z pierwszych przynajmniej miały swoje schronienie. No nie, powiem nie, że Malula, Sednaja, to są trzy miejscowości w Syrii, obok Damaszku, niedaleko Damaszku, w których jeszcze mówi się językiem aramejskim. I tam się uczy go, tak. Ten język. To jest język ten syryjski, starosyryjski, aramejski. Także język arabski pochodzi z tego języka. Natomiast w Aleppo jest rzeczywiście duże skupisko chrześcijan. Zresztą w Damaszku to samo. Jest dużo Ormian. W 1915 roku... No tak, po tej rzezi. Po tej rzezi właśnie tego Imperium Otomańskiego. No bardziej hazarskiego bym powiedział. Jest, należałoby mówić nie o Turkach, a bardziej o Hazarach. Tak jest. Okraszonych ideologią Talmudu. To trzeba przypomnieć, kim był Atatürk. Tak jest, właśnie. Skąd on się wziął w ogóle w Turcji. No to taki, można powiedzieć, Lenin. Tak jest. Przywieziony pociągiem tutaj do Turcji, który... Można powiedzieć, przejął władzę i mordował Ormian, naszych chrześcijan. Tak. Tego nie można zapomnieć, tego ludobójstwa. Oni uciekli do Syrii, a Syria jeszcze była pod panowaniem otomańskim, mimo to, bo w 18 roku dopiero została wyzwolona, mimo to od 15 roku do 18 roku nie pozwoliła wojskom otomańskim gonić na terenie Syrii, ale poszczególnie tych Ormian.
i ona ich chroniła. Ludność cywilna oczywiście udostępniła ziemię, pomagała w budowie mieszkań, domów i tak dalej. I w tej chwili Ormianie, którzy tam mieszkają w Syrii, są najwierniejszymi obywatelami syryjskimi, bo oni zdają sobie sprawę... Komu zawdzięczają byt w ogóle, istnienie. W ogóle wychowali się w części w tej Syrii, która jest kolebką cywilizacji, kolebką kultury. Pierwszy alfabet, pierwsza nuta muzyczna, koło. To jest ten kraj, który stworzył cywilizację światową. I to po prostu komuś przeszkadzało. Także na tej zasadzie. Tam w Aleppo toczyły się różne wojny, przede wszystkim też o Turcję, o swoją tam gdzieś dominację w tamtym rejonie. Ona wysyłała swoich Turkmenów, bo tam też takie ugrupowanie turkmenskie wysłała. Z myślą o tym, że ona będzie tam, powiedzmy, tym terenem będzie zarządzała. Natomiast, jak wiadomo, Aleppo to jest właściwie jedno z niewielu miast, które w ogóle nie uczestniczyło w tej tak zwanej, nie wiem, dewolucji, ja ją nazywam dewolucji, w tej całej akcji po prostu. Wręcz przeciwnie. W Aleppo milionowe demonstracje wyszły na początku w 11 roku, tam po marcu, po 15 marca, wyszło na ulicy z poparciem dla rządu legalnego i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to, co bolało wszystkich. Wszyscy tam szukali po prostu. Aleppo to jest, tak jak mówię, najstarsze miasto świata, a poza tym to jest ta droga jedwabna, którą my w tej chwili w Polsce odrzucamy. Alternatywę tej drogi właściwie rząd polski odrzuca. Żeby to był jeszcze polski rząd. Nikt nie odrzuca źródła, z którego mogą być duże pieniądze. Może być, krótko mówiąc, rozwój. No tak, ale to Chazarzy. Doszli też tutaj do nas Chazarzy i teraz też rządzą, bo przecież ja mówię... Dzisiaj jesteśmy na takim, można powiedzieć, na takiej imprezie, którą nam organizują nasi okupanci. Tak. Mówią, cieszcie się, będziecie bezpieczni, bo wam broń tu dostarczyliśmy. 3000 też można powiedzieć na Akademia Sztuki Wojennej, już nie obrony narodowej. Nie obrony narodowej, bo Antoni Macierewicz, który nigdy w wojsku nie był, stara się nam stworzyć na nowo armię. No to tak coś w stylu pana Piłsudskiego, który nigdy też nie, żadnej szkoły wojskowej nie ukończy poza tymi szkoleniami agenturalnymi. No trudno spodziewać się inaczej, skoro takich doradców miał. Tak, to jest ciągłość. Także... Niestety, moi rodzice pamiętają, jak Niemcy wkraczali, Trzecia Rzesza, Wehrmacht, jak tu wkraczał do Warszawy, to nasze dzieci nie chciały cukierków od okupantów, na pewno herbatką nie chciały być częstowane, wprost przeciwnie, bo uważali, że okupant to okupant, niezależnie jaką ma naszywkę na ramieniu, czy jaki mundur, to jest po prostu okupant. Przykład armii amerykańskiej. Od początku jej istnienia zawsze wchodził, mordował, gwałcił, począwszy od Indian Ameryki Północnej. No i od początku istnienia tego kraju wiemy, że dopuszczają się zbrodni, milionów ludobójstwa, krótko mówiąc. Także nie wiem, czy będę się czuł bezpiecznie, to po prostu jest kpina. I tutaj potwierdzenie jest w Syrii. Co zrobili z Syrią? Z Putina robią przestępcę, kiedy to on właśnie uratował Syrię teraz. I co się dzieje? No, próbuje nam się mówić, że Rosja nam zagraża, kiedy to właśnie jest odwrotnie. Nikt by się chyba nie zgodził, żeby komuś u sąsiadów zainstalować broń, rakiety i na to spokojnie patrzeć, no bo jeśli by Putin nie zareagował i Krymu nie zajął, swoich obywateli nie wziął w opiekę, to by już tam były wyrzutnie rakiet jądrowych, tak jak tutaj u nas. Już wojska amerykańskie próbowały. Już się szykowali. Statki już tam na...
Armii, oczywiście, że tak. Tam gdzieś to słynne jest, jak tam samoloty rosyjskie tam gdzieś latały nisko i już tam wylądowali żołnierze amerykańscy u psychiatrów. Robili zwiad, krótko mówiąc, na ile sobie mogą pozwolić, prawda? No i teraz od psychiatry wysłali ich tutaj, od psychiatryki to wysłali ich tutaj do Polski, ale to na naszą prośbę. No, tak, niestety, to... Znaczy nie na naszą prośbę, tylko na prośbę tamtych Chazarów, tak jak no mówisz. Tak, no ale patrząc po Ukrainie, miał być taki wolny, demokratyczny kraj, a tam jest coraz większa nędza, coraz większa bieda. Miliony Ukraińców ucieka do Polski, no to dziękuję za taką wolność, ale tutaj, taką demokrację. Ale tutaj hełbią tam bandery, no tak. Kultu bandery za nasze pieniądze no też. Tak. W szkołach uczą po prostu no tak, że bandera kultu bandery, porządku, tak? W szkołach tutaj, które stworzone tutaj w Polsce, uczą o banderze jako bohatera narodowego i tak dalej, liczą na to, że ten, za nasze pieniądze, za pieniądze podatnika polskiego. Także, no tak. Tak samo to jest wprowadzone też za nasze pieniądze, za pieniądze podatnika polskiego. Ja tak się zastanawiam, ile to nas będzie kosztowało, bo mówili, że Armia Czerwona nam przeszkadzała tyle lat, to znaczy na nasz koszt żyła, a ci panowie na czyj koszt żyją, tak się zastanawiam. No na pewno na twój, na mój. Bo no bo nie słyszałem o rozliczeniach między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ile nas to będzie wszystko kosztowało? No, ale wizji nie mamy jeszcze tam, nie możemy dostać tam do Stanów. Nie, no nie, no bo a jesteśmy zagrożeniem chyba dla Ameryki, bo wypracowywaliśmy olbrzymi majątek, a jesteśmy traktowani jak terroryści, jedyny kraj w Europie, że Polakom się nie daje wiz normalnych, czyli nie traktuje się nas poważnie. Natomiast, ale tu jesteśmy partnerami, tak? Natomiast my dajemy ponad 2600 paszportów Żydom chazarskim z okupującym Palestynę. Dajemy rocznie po prostu tutaj, od kilkunastu lat, od czasów jeszcze premiera, tam nie będę mówił z PO. No od Mazowieckiego czasów, przecież to wiesz, wiemy, że to się tamtej, nic nie zmieniło. Od tamtej pory, od lat 90., od początku lat 90., rok w rok 2600 paszportów dostają ludzie, którzy nie mają nic wspólnego i nie mieli z Polską, którzy nie umieją po polsku, ale to jest oczywiście, przecież tu chodzi o to, żeby wzmocnić tych Mossadowców, bo to przecież to są normalni agenci Mossadu, którzy tutaj w tej chwili stworzyło ich, jest ich w Polsce ponad 50 tysięcy agentów. Samych agentów. Mossadu, znaczy z tego co wiem, każdy Żyd ma obowiązek wspierać swoje służby. Tak, donosić na goi, to jest obowiązek. Czyli tych agentów jest o wiele natomiast więcej. Natomiast ci, oczywiście, którzy są na żołdzie, to około 50 tysięcy można liczyć, nie? Tak, tak. No, nie mówiąc jeszcze o takich gorliwych, także my ich nazywamy szabezgojami, o Polakach, którzy służą Żydom za parę groszy, dosłownie za parę groszy, bo ja rozumiem, za miliony, niektórzy służą, albo no sami Żydzi, no im się nie dziwię, chcą rządzić światem, zgodnie z Talmudem. Natomiast tu, żeby Polak okupanta wspierał, który mordował naszych dziadów, pradziadów na całym świecie, niszczy inne narody i żeby ich wspierać, jeszcze nie, pod ale, pięknym szyldem ale demokracji. Ale nie zapomnij, że też z naszych podatków miesiąc w miesiąc idzie ponad 25 milionów euro na renty dla ofiary Holokaustu, tak? A to był jest ciekawostka. Bo to wyobraź sobie, wszystkie opcje polityczne za tym głosowały. To mnie tak interesuje, bo podobno mamy jakąś opozycję w Sejmie, jak tu się okazuje, w najważniejszych sprawach dla Polski głosują, jakim Żydzi każą. No to jest dopiero ciekawostka. A nasza opozycja sejmowa, to no wiesz, jak nie przed Sejmem, no to w Hiszpanii. Ale słuchaj, robili nam teraz szopkę, bo robili taką szopkę teraz, takie harce w Sejmie, żeby odwrócić uwagę właśnie od sprowadzenia wojsk okupacyjnych tych żydowskich do Polski. Tak. A teraz odpoczywają, bo już dopełnili swoich, że tak powiem, swojego zadania. Tak. Ale najśmieszniejsze jest to, że Żyd ukraiński, na przykład z Chetyna, walczy z Żydem rumuńskim, na przykład z Petru, nie? Tak. Albo z tym naszym Żydem żoliborskim Kaczyńskim. No i wszyscy walczą ze sobą, tylko kto ponosi, że tak powiem, skutki tych walk. Ale nikt nie ginie, nikt nie ginie. Tak. No nie, no bo oni, jak są kamery włączone, to walczą ze sobą. Natomiast jak są wyłączone, idą razem na wódkę koszerną. To jest ciekawostka. Przepraszam, że się wtrącam, bo tak słucham, bo ja jestem wszystkiego ciekawa. Bardzo proszę. U nas jak Arkadię budowali, tak, to ja sobie przychodzę, ja jestem przedwojennym warszawiakiem. Od dzieciństwa w Warszawie. No i tak się przechodzę,
A taki jeden pan mówi tak, no widzi pani, tak budują, to sami Żydzi chyba budują tą Arkadię. A ja mówię, no i dobrze, że jak budują. No bo on mówi tak, no wie pani, dobrze jest, bo tak, jak Żyd buduje, to mu 100 Żydów pomaga. A jak Polak buduje, to mu 100 Polaków przeszkadza, żeby nie wybudował. No tak. Ale jaka puenta, bo wie pani... A puenta jest taka, że Polacy jeden drugiego kopie. Podkopuje, żeby nie miał a ja zaraz pani sukcesu. Powiem. A ja zaraz pani bo powiem. Po co jemu sukces? Proszę pani, a ja pani odwrotnie, zaraz powiem. Jacy to Polacy są akurat, proszę pani, na przykładzie tak zwanej opozycji naszej, naszych parlamentarzystów, którzy udają, że ze sobą walczą, a przecież oni wypełniają te same polecenia. Proszę pani, jaki to jest Polak Kaczyński? Jaki to jest Polak Macierewicz? Jaki to jest Polak... Polak Duda, jeśli oni wszyscy służą nie polskim interesom. I kto się tutaj kłóci? Przepraszam bardzo. Ja się chętnie... Ja no, panu powiedziałam, że tak. Proszę pani, jeśli chodzi o dostęp do pieniędzy, proszę pani, Polacy zostali okradzeni, nie tylko zresztą Polacy, bo przykład Syrii. Tutaj rozmawiamy z rodowitym Syryjczykiem, który w Polsce od ilu? Od 30 lat jesteś? Prawie 40 lat. I znasz nasze realia, ale też znasz i kochasz swój kraj, Syrię. I jak Syria została przez Żydów zniszczona dzięki właśnie takim wojskom, którzy udają naszych przyjaciół demokracji i tak dalej. Przecież gdzie Amerykanie nie wejdą, czyli najemne wojska żydowskie, gdzie nie wejdą, tam jest zbrodnia i jest, krótko mówiąc, kradzież i tak dalej. Skłócanie ze sobą narodów, narodów wewnętrznych, bo przede wszystkim, tak, szkolą do dezintegracji całych narodów, czyli skłócają ze sobą, tworzą sami partie polityczne, które niby ze sobą walczą, a ich przywódcy, mówię, wódkę piją razem. Na tym to polega, no. Swój rozum. Proszę pani, wie pani, kto wczoraj pojechał do Berlina razem? Proszę pani, Michnik pojechał razem z panem z PiSu, jak on się nazywa, przypomnę sobie, ale taki czołowy opozycjonista. Razem pojechali do Berlina. Michnik razem z panem z PiSu, panem posłem. Ale to wyjdzie na jaw, bo to się nie kryli. Ja już mam 80 lat i ja... Że pan tak. Mówi Żydów, a co pan ma przeciwko Żydów? Proszę pana, że są okupantami. Talmud. Jest to najbardziej rasistowska ideologia na świecie. Ale co mamy z tym wspólnego? Jak to? Co? Proszę pana, no władze przede wszystkim mamy wspólne. Że w Polsce nie rządzą Polacy, tylko Żydzi. Proszę pana, po kolei. Kim jest pan Kaczyński? Z jakiego rodu pochodzi? Pan jest Żydem? Nie, ja jestem akurat Polakiem. To niech pan rządzi. Nie dadzą mi, proszę pani, nie, bo jestem gojem według nich. A goj, no jak to? Według Talmudu jestem gojem, który ma pracować dla Żydów. Tak samo Syryjczyk ma pracować dla nich. Pan się pomylili lata, to nie jest 1939. Nie, proszę pana. Mamy 2017 rok i Żydzi nadal Polską rządzą, tylko pod szyldami demokracji, Platformy, PiSu, Nowoczesnej. Ale to bądźmy lepsi jako oni, a nie. Ale proszę pana, jak możemy być lepsi, kiedy jesteśmy cały czas niszczeni, okradani? Ale nie możemy być lepsi, póki... Póki Żydzi nie okupują Palestynę. Nie możemy być lepsi. Proszę pana, nie możemy być lepsi, póki Polska wydaje 2600 paszportów Żydom, którzy nigdy nie byli w Polsce, rocznie wydaje im paszporty tutaj i przyjeżdżają. Przyjeżdżają po to, żeby tam służyć w Mossadzie i służyć tutaj. A dlaczego Żydzi nie mogą przyjechać? Słucham? Ale na jakiej podstawie? A dlaczego nie? Jest wolny świat. Przepraszam, a w drugą stronę, zaraz, ale w drugą stronę to obowiązuje? Nie, ja jestem przeciwnikiem. A pan może jechać do Stanów Zjednoczonych? Wizę załatwi. A ja, aha, proszę pana, musi pan się ileś godzin wystać, poza tym sprawdzają pana rodzinę. Nie jest pan wpuszczany, nie jest pan traktowany tak jak równy sobie partner. Nie, jesteśmy traktowani rasistowsko. A my nie dajemy Żydom wizji, nie dajemy Żydom wizji, tylko paszportu. Proszę pana, ja bym nie dostał, jestem pewny, do Izraela wizy. Nie dostanę. Jestem pewny. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę pana, Żydzi nami rządzili pod szyldem komuny, a teraz rządzą pod szyldem niby Solidarności i Demokracji.
ale jacy chytrzy jeszcze przy tym, dlatego że wiesz, że każdy Żyd zakłada pół stanika na głowie. Nie a dlaczego, zakładać a dlaczego pół? Dlaczego pół? Dlaczego pół? No, nie może zakładać cały tak? stanik. Także. Znaczy tutaj my nie jesteśmy rasistami, bo rasizm jest głupotą po prostu. My nie uzurpujemy sobie, że czy ty jako Syryjczyk, czy ja jako Polak, to jestem pępkiem świata i wszyscy mają mi służyć. Natomiast nie możemy się zgodzić z tym, żeby mordowano nasze narody, no w biały dzień. My jesteśmy przeciwko sionizmowi. Tak jest, to jest... Teoria sionizmu, która to znaczy praktyka. Sionizm, tak jak hitleryzm i komunizm, powinny być zabronione, legalnie ścigane prawem na całym świecie. Sionizm to była pierwsza organizacja, która... Terrorystyczna. Uznana była przez ONZ za organizację terrorystyczną. Tak. Niech tak pozostanie, bo nic się nie zmieniło. W mentalności, w Talmudzie się nic nie zmieniło. Zmieniają się tylko aktorzy na scenie politycznej, opłacani za ciężkie pieniądze, płynące od Rothschildów, od tych złodziei z górnej półki. My mówimy Żydzi. Tak, a tu trzeba powiedzieć o tej elicie żydowskiej. Właśnie oni się uzurpują sobie tytuł Übermenschów, też tak jak w Niemczech, że są panami świata. Ja nawet nie wiem, czy oni się tak identyfikują za bardzo z narodem żydowskim, znaczy ze Starym Testamentem, z Hebrajczykami. Tak, właśnie nie ma czegoś takiego. To jest zlepek przede wszystkim Chazarów, tych ludów turecko-tatarskich, mongolskich, które przyjęły Talmud w IX wieku, X. Otóż to jest tak zbrodnicza ideologia, która się rozeszła po całym świecie, że każdy zdrowo myślący człowiek, niezależnie w jakiej tradycji się wychował, musi się bronić przed nimi. I powiedz mi, nie uważasz, że to właśnie ci Chazarzy napuszczają nas na siebie, katolików na muzułmanów, żebyśmy się żali, bo ma być wojna między nami, mamy cały czas żyć w nieprzyjaźni, nie wolno nam handlować ze sobą, tylko powinniśmy się bić, oczywiście, zażynać, mordować i tak dalej. A ten antysemityzm, kto to wymyślił? Nie, no to jest dopiero biznes. A co ci, którzy mieszkają teraz, którzy okupują Palestynę, mają z Semitami wspólnego, powiedz mi, jak to są sami Chazarzy, którzy przyjechali i tak dalej, bo prawdziwi Semici to są ci Arabowie, to są Palestyńczycy. To jestem ja, to jesteśmy ci mieszkańcy tamtej ziemi, podstawowej. Prawdziwi Semici, Żydzi, to są w Londynie, walczą w Ameryce. Na Wall Street. Walczą przeciwko tak zwanym właśnie Semitom. Są najbardziej antysemiccy. Natomiast uknuli taki termin antysemityzm, żeby na tym zarabiać, bo to jest taki straszak, bo za tym idą odszkodowania ewentualnie, procesy sądowe, na to są środki, żeby wmówić, że Żydzi są prześladowani przez wszystkich na świecie. To jest stary numer, wybieg. Tak jak się mówi o tych 6 milionach tak, tam, tak. Żydów. Z okupantów tak zrobić ofiary, to jest tak. Zbrodnia. I tutaj trzeba powiedzieć autentycznie o tych zbrodniarzach, którzy mordowali tą biedotę żydowską. Moja rodzina ukrywała Żydów, ratowała tych biednych Żydów, którzy się później odpłacili, wprowadzając nam żydokomunę w Polsce, ale to był obowiązek tak ludzki, humanitarny, pomóc komuś, kto ginie, kto jest mordowany. Natomiast kto mordował tą biedotę właśnie? To było przerażające. Policję żydowską, tą w getcie, tą chazarską, Gestapo, w Wehrmachcie ilu ich przecież było, w samym Wehrmachcie było 150 tysięcy właśnie Żydów, Chazarów, tych mieszańców różnych. Cała armia hitlerowska oparta była na elicie żydowskiej i tak dalej, i tak dalej. No ale do tej prawdy nie możemy dojść, ponieważ nie mamy mediów, poza internetem, na który liczymy, który jeszcze nie zablokowali. No, między nie innymi. Ma sumienia narodu. Znaczy, no, sumienie mam nadzieję każdy uczciwy człowiek ma i tak. Czy to muzułmanin, czy to katolik, ma się kierować sumieniem. Mamy wpisany dekalog jako prawo naturalne i nie patrzymy, że to, czy to pochodzi z tej wiary, czy takiej. Każdy z nas ma w sobie wpisane prawo naturalne. Że każdy ma prawo do swojego narodu, do swojej ojczyzny, do swojej własności, do swojego języka, do swojej religii. Ma prawo do życia przede wszystkim. A te wojska, które tutaj się ładnie prezentują, w żaden sposób nie gwarantują nam tego. Wprost przeciwnie. Ja nie wiem, czy ładnie prezentują się. Nie, to jest, krótko mówiąc, Warszawa wita żydowskie wojska okupacyjne. Także nic się nie zmieniło.
1939 roku też tutaj weszli z defiladą, próbowali nas przekupywać. Niektórzy się dali, poszli na kolaborację. Żydzi ich powitali. Żydzi ich witali wtedy oczywiście. Kwiatami i tak dalej. Kwiatami witali. To mamy przecież w starych filmotekach niemieckich. Byli zdziwieni sami Niemcy, że Żydzi ich tak chętnie witają. No ale którzy Żydzi? Trzeba też rozróżniać. Nie możemy wszystkich do jednego worka wkładać. Natomiast dzisiaj jest to zagrożenie dla Polski. My sobie nie życzymy tych żołnierzy, tego sprzętu. Niech wracają do domu. Bo mi doskonale wiemy, co oni czym się to może skończyć? Oczywiście. Mają na rękach swoich krew. Krew niewinnych ludzi. Z Bliskiego Wschodu choćby nawet. Ale nie tylko. Cały świat był przez Stany Zjednoczone skrwawiony przez te siły. Siły niebeamerykańskie. W 45 roku, jak weszli do Niemiec, stworzyli strefę okupacyjną żydowską i jakoś nie słyszeliśmy, żeby ukarali swoich zbrodniarzy, którzy finansowali Adolfa Hitlera. Przecież oni tworzyli ten potencjał militarny. Przecież to oni dawali broń i zarobili na tej wojnie. Pierwsza bomba atomowa przecież Hiroshima na Nagasaki. Oczywiście, przez żydowskich naukowców. Cały ten sprzęt przecież, który Amerykanie później mieli i przede wszystkim rakiety, wywodzi się z Niemiec hitlerowskich. To jest kontynuacja właściwie. To z czego mamy się tutaj cieszyć? Że nam tutaj robią Hollywood, bo w Hollywood wszyscy są wspaniali. Bollywood, ale wszyscy są wspaniali bohaterowie. Wszyscy walczą o demokrację, o wolność tego kraju. A to jest wprost przeciwnie, to jest szopka. No. Jaka wolność, jaka demokracja? Ja kiedyś byłem na takim spotkaniu, w którym wyrażono opinię, czy przyjechał jakiś tam fachowiec ze Stanów Zjednoczonych i chciał wyrazić opinię, co to jest ten... Zapraszam kolegę, jeśli się nie boi przy nas stanąć. Nie ma co, śmiało się. Może się kolega do nas przyłączyć, przyznać. I było zapytanie, co to jest po prostu, że Stany Zjednoczone, Ameryka interweniuje tam wszędzie. No właśnie. I powiedzieli tak, że Dick Cheney powiedział, że my mamy prawo interweniować w każdym kraju, w którym są spełnione trzy warunki. Pierwszy warunek, ten kraj ma broń masowego rażenia. Drugi warunek, ten kraj ma ugrupowanie terrorystyczne, które działają tam na jego terenie. Trzeci warunek, te ugrupowania terrorystyczne mogą mieć dostęp do tej broni masowego rażenia. I to było tuż po interwencji w Iraku. I ja jak zapytałem tego fachowca, tego rzeczoznawcy ze Stanów, który przyjechał specjalnie, pytałem, to co to ma do Iraku w takim układzie? Nic nie potrafił odpowiedzieć, bo przecież w Iraku stwierdzono, że nie ma broni masowego rażenia. W Iraku nie było ani jednego ugrupowania. A ile lat szukali tej broni? Strasznie. Długo i to zajęło. Strasznie krótko. Tak. W każdym bądź razie ten. I zadałem drugie pytanie. A co to ma do Pakistanu, który jest największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych wtedy było. Także tam broń masowego rażenia, broń atomowa jest. Tam jest od cholery, od groma tych band terrorystycznych, talibanów, nie talibanów z Afganistanu i tak dalej. I tam mogą mieć ten dostęp do tego, a Pakistan jest największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Takie to są po prostu podwójne standardy tak zwane. Które są stosowane przez my to nazywamy według Sienkiewicza mentalność Kalego. Jak Kali ukraść krowę, to w porządku. Ale jak Kalemu ukradną, to niedobrze, bardzo źle. Tym bardziej, że Kali nie ma krowy. No na przykład. Ale tu jest, no wiemy, to muszą mieć jakiś pretekst. I te preteksty znajdują, sami tworzą właściwie. Żeby atakować Irak, to zburzyli wieżę World Center. Wiemy, że to była operacja wywiadowcza i to służb izraelskich, sionistycznych. Tak.
Jest bardzo dużo na to dowodów, tylko wiadomo, media robią taką propagandę, że logiczne i dowody. 2000 Żydów nie zgłosiło się do pracy. Do pracy. To jest ciekawostka. 11 listopada. Jakieś chyba objawienie mieli. Jakieś objawienie mieli. To jest przeczytali, właśnie taka ciekawostka. Przeczytali Talmud. Natomiast goje zginęli. Tak. Goje zginęli. Zresztą tam kilka interesów zrobili przy tej wieży World Center. Kilka interesów, bo mieli i tak rozebrać tę wieżę. Tak. Dwa miesiące wcześniej bardzo dobrze ubezpieczyli tę wieżę. No, mieli pretekst do walki z terroryzmem, także zniszczyli cały Bliski Wschód praktycznie. I tu ciekawostka. Czarnych skrzynek do tej pory nie znaleźli. Tak. No właśnie, no tak. I dziwnie ci, którzy mieli być na pokładzie tych samolotów, którzy atakowali tę wieżę, znajdowali się później żywi gdzieś tam w innych krajach. Tak jest. No różnie, ale to wiadomo, że to jest tak grubymi nićmi szyte, tylko mają olbrzymią propagandę. Dwie agencje żydowskie, Associated Press i Reuters, o to zabiegają, że po nich powtarzają wszystkie inne, że nie ma wiarygodnych źródeł. Że to jest wszystko taką propagandą i tak powtarzane szyte, że ludzie, którzy się kierują rozsądkiem, też powtarzają takie brednie. Znaczy rozsądkiem, no, bo nie mają innych danych. To jest najprzykrzejsze. Dlatego trzeba zawsze do świadków docierać. Powiedz mi, jakie masz informacje o swojej rodzinie? Jak rodzina twoja przeżywa w Syrii? Większość mojej rodziny w Aleppo. Tak. Była w Aleppo, została w Aleppo. Ewakuowała się, czy są nadal? One są w Aleppo. Bo to, co mówi się o Aleppo, że tam gdzieś wojsko syryjskie otoczyło i tak dalej, to jest odwrotnie. Aleppo cały czas było syryjskie, w rękach syryjskich, w rękach legalnego rządu. Mhm. Natomiast było otoczone przez te bandy terrorystów i tych najemników. I wojsko syryjskie dopiero wyzwoliło drogę do Aleppo. Przecież do Aleppa nie wpuszczały te bandy, nie wpuszczały ani żywności, ani wody, ani prądu oczywiście. To jest ludobójstwo, tak to jest zbrodnia. Straszna to sytuacja. Tak jak na Syryjczykach, na Palestyńczykach podobnie. Moja rodzina odmówiła wyjazdu z tego tam, pomimo że tam, ale życie toczyło się normalnie. Natomiast we wschodnich i tam południowych, północnych, tam gdzieś w niektórych tam dzielnicach, to było otoczone pierścieniem i blokowane to miasto. I w tej chwili wojsko syryjskie zwolniło to te powiedzmy dzielnice, ostatnio te wschodnie, tak. Po prostu. I teraz znajdują, szukają, saperzy znajdują w tych szkołach, byłych broń. Szkołach oczywiście, ogromne masy broni, tam oni tam starczą bronia, na 3 amunicje. Lata, 4 lata. No czytałem, że między innymi żywność ze Stanów, z Izraela, tak, z metkami. Żywność, która nie była rozdawana ludziom, tak, tylko była tam po prostu no, zmagazynowana dla swoich bandytów. Tak jest. No i oczywiście no, to ci doradcy wojskowi, którzy tam byli już tam w jakiś tam sposób zostali ewakuowani. Przerwę, ale tutaj mam przykład dziewczyny w mundurze, której imponuje to, że chodzi w takim mundurku. Ciekawe, czy potrafi zupę ugotować, czy się nadaje w ogóle na kobietę, na matkę, na żonę. No grochówkę każdy wojskowy chyba potrafi zjeść. Wojskowy. Ale słuchaj, powiedz mi, co to za mentalność? Czy u was kobiety też służą wojsku? Nie. Są wcielane? Znaczy służba, nie. Służba wojskowa nie jest wcielana, natomiast teraz... Ochotniczki jest bardzo dużo. Tak, ale powiedzmy, jak brakuje mężczyzn. Natomiast powiedz mi, to czy znaczy, rolą... Nie, one no. Tam specjalnie nawet nie brakuje, ale one tam już idą bronić swojego... A, rozumiem. Swojego domu, po prostu w obliczu domu. Zagrożenia. Tak ale jest. Powiedz, czy naturalne jest, żeby kobieta brała karabin do ręki i strzelała na równi, no, rywalizowała z mężczyzną pełniła jakby za niego służbę? Nie, czy to jest w naszej kulturze w ogóle? Nie, w twojej... to jest żadnej kulturze. Na żadnej, prawda? Kulturze. Kobieta powinna po prostu nosić tylko kwiatuszek, który nie, zostaje ale powiedz mi, od no, ma chyba chronić życie, które przede tak. wszystkim nosi pod sercem, bo jest rodzicielką, jest matką. W krajach arabskich, w Syrii, ja powiem w Syrii, kobieta rządzi domem. Domem ona właśnie. Ona wychowuje dzieci. Ona ich uczy,
ona, mężczyzna jest od zarabiania, tak, a kobieta jest od rządzenia w domu. Ona dysponuje tym całym nie wiem, całą tą kulturą tak. swoją, która emanuje. Ale słuchaj, propaganda ta nasza, taka zachodnia, ale to jest wiadomo, żydowska, tak. hazarska, mówi, że wy, muzułmanie, to swoje kobiety w pewnym sensie zniewalacie, że wy je trzymacie w niewoli, że to są, krótko mówiąc, kobiety, które się nie rozwijają, nie mogą się realizować, że tak powiem. No. Ja ci powiem, że w Syrii narzekano, że ponad 50% ludzi pracujących w szkolnictwie, w służbie zdrowia i tak dalej, to są kobiety. To są kobiety. No. No to jak? A pokaż mi kobietę w Arabii Saudyjskiej, która może wprowadzić samochody. Aha. Tak, że od razu ona jest złapana. Czyli ja ci powiem jedną historię. To są niewolnice, tak? Tak? Te, które mają wykształcenie wyższe, mogą pracować, gdzie chcą, w jakim zawodzie. No tak? Ponad 50%, no tak jak jest społeczeństwo, 50% kobiet, 50% pracujących kobiet jest. W Arabii Saudyjskiej poszła taka jedna Sudanka z Sudanu, poszła na rzekę do sądu na to, że jej ten pracodawca, mocodawca molestuje ją. Tak. Nie, i ona poszła do sądu, żeby narzekać. Została aresztowana. Dlaczego? Dlatego, że ona przyszła bez towarzystwa mężczyzny. Tak. No tak. Przyszła sama i została aresztowana oczywiście. No tak, to tam obowiązuje szariat. Tak, no to czyli ten. No tam, to prawo, to jest dopiero prawo rasistowskie. To znaczy, tam obowiązuje prawo wahabickie. Mahabizm. A wahabizm nie ma nic wspólnego z islamem. Dokładnie. No tak, jest to sekta żydowska, trzeba jest powiedzieć. Jest to sekta żydowska, tam Ibn Abdul Wahab tak zwany. Ale jest teraz problem, bo oni nie mają potomków w prostej linii, że tam wymierają tych dwóch jak to, królów czy książąt. Ale od cholery Hazarów mają tam. Hazarów, tak, tylko że nie ma tej krwi jakby królewskiej jakby według nich, tej kontynuacji, bo no, jakoś dziwnie się tak stało, że... No na szczęście. Na szczęście, no tak, ale kogo tam znajdą? Wprowadzą republikę chyba. No teraz to ostatni Saud, powiedz mi tam z rodziny Saudów, tam gdzieś tego i teraz nie wiadomo kogo, powiedz mi tam po nim. Będą musieli demokrację wprowadzić. Zresztą to jest jedyny kraj, który jest nazywany nazwą rodziny. Tak, prywatny kraj rodzinny, tak? Prywatny kraj, tak. Prywatna jakaś tam, nie wiem... No biznes taki, biznes, jak to, biznes, czyli tak taki... Jest, tak jest, no jest podział władzy i podział religii. Abdul Wahab miał zająć się religią, a Saud miał zająć się rządzeniem. I oni przestrzegają tego podziału. Ten podział, tak. Także. Może pan redaktor miałby pytanie do nas jakieś, czy zmarzł po prostu. Nie wiem, wypadałoby jeszcze chyba kończyć, czy mamy jakiś czas ograniczony? Możemy jeszcze skomentować, co tutaj się właściwie dzieje. Słyszymy, że to jest cały czas puszczane chyba z taśmy, bo żywego Macierewicza tu nie widziałem, ani pani Szydło. Nie, był na filmie tam. Był na filmie, na telebimie. W 15 miejscach w Polsce, w 15 miastach pokazują, 16, tę szopkę na telebimach. Ile to nas musi kosztować, nasz budżet? Jesteśmy bardzo bogatym krajem, skoro możemy sobie na coś takiego pozwolić. A ja walczę o podwyżkę emerytury, kurczę, służyłem tej Polsce ludowej. No tak, ale nie w tym resorcie musiałeś pracować chyba. Cholera. Słuchaj, trzeba było się Macierewicza trzymać, KOR-u i innych takich tych biednych naszych opozycjonistów, którzy byli zasilani z zewnątrz, nawet mieli dotacje z Watykanu, bo był także ten kanał przerzutowy pieniędzy, dolarów przez Watykan, przez kurię tutaj biskupie. I ci, którzy walczyli z Kościołem, byli finansowani. To jest ciekawostka. Pan Macierewicz bardzo późno się ochrzcił, wyznawca Che Guevary.
teraz jest wyznawcą tego militaryzmu, tego syjonizmu i mogę powiedzieć, że jest patriotą, tylko akurat nie z naszej parafii. Jest patriotą, jest syjonistą i to wyraźnym. Martwiłem się 2 stycznia, nagrywaliśmy taki film na grobie Romana Dmowskiego na rocznicę jego śmierci. Gdzie się podział minister Macierewicz, bo cicho było w mediach. A to się okazało, że załatwiał nam taką imprezę. Naściągał nam tego złomu. No ten jest jeszcze działający, bo sam przyjechał. Ale jak pamiętamy, jak F-16 nam ściągnęli, to ledwo dolecieli, bo tam się już po drodze sypał. No. Nie, a teraz podpisaliśmy podobno porozumienie, tak? Gdzie mają wysłać nam używane samoloty. Dziękuję bardzo. I to składać, tak? I remontować. Aktywować i tak dalej. No nieźle. Czyli taki szrot militarny, demobil. Jak ich przyszlą tutaj, to ja nie wiem, czyli może jak statkami może. No tak, czyli tam. Jak nas traktują. Nas tutaj złom i mają nas zaczarować, oczywiście mają nas z Rosją przeciwko Rosji szczuć i mają szczekać na Rosję, na Putina, że nam zagraża. No kto tu nam zagraża, mój Boże kochany? Tylko niestety, akcja równa się reakcji. Jest to realne zagrożenie, bo jest to ściąganie niebezpieczeństwa pierwszego ataku. To, co było w latach 60., 70. w ramach tej tak zwanej zimnej wojny, że na linii Wisły miał być ten położony ogień nuklearny zaporowy. Tak. Że tu... Ta czerwona linia. Czerwona linia, tak. Ale kosztem naszej ziemi, naszych tak, mieszkań. Tak. My mieliśmy wyparować. Bo przepraszam, atak nuklearny na naszej ziemi, no z czym się wiązał? Że miliony Polaków by zginęło. I to się układali właśnie na zachodzie, że tutaj miał być położony atak. Wymierzony niby przeciwko blokowi wschodniemu, tak? Ale na terenie Polski to się miało rozegrać. Ale tu się chyba nic nie zmieniło. Nie zmieniło się. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, Żydzi wracają do Polski, to znaczy tworzą sobie tutaj państwo zastępcze. No to chyba, mam nadzieję, że zadbają o to, żeby na nich bomby nie spadały. A tu jest coś przeciwnego z tego, co widzę. Nie spadnie, nie spadnie. Dlatego, że teraz jest koncepcja tak? Zabijania żubrów tak? w Białowieży. Tak. Bo chcą zamiast te żubry sprowadzić bizoni i tam stworzyć skanseny dla Polaków. Nie wiem, aha, czy 40 parę milionów to tak Polaków jak dla Indian Ameryki Północnej. Tak, to takie jest, rezerwaty. Tak, rezerwat. I także będzie rezerwat dla Polaków tam, aha, gdzieś w Białowieży, tam gdzie się zmieszczą te żubry, te bizoni, bo bizoni mają być. No tak. Także mają doświadczenie z Indianami, to teraz będą je stosować z Polakami. Duże reszta Polski to będzie ten Polin, o którym każdy tam marzy. Syjonista marzy, że tutaj... Każdy Hazar. No, ale tu nasz prezydent Andrzej Duda stwierdził w Muzeum Żydów Polskich, że Polska jest krajem dwóch narodów, żydowskiego i polskiego. O, nie wiedziałem. No, już to w zeszłym roku, jak tylko objął stanowisko prezydenta. Dobrze, że mamy takich prezydentów przywódców, po prostu... Tak. Czujemy się wyuczonych. Wyuczonych, tak? Wyuczonych. Nie wiem, w jakim on to podręczniku do historii przeszedł. Tak, prezydent wszystkich Żydów teraz jedzie do Izraela i się bardzo cieszy z tej wizyty, bo jedzie prawdopodobnie po dyrektywy. Wcześniej była pani Szydło. Też dostała dyrektywy, co jak ma ułatwić. Oni wcześniej na szkoleniu drogę. Byli wszyscy. Tak, to tam... no, nie zostaliby wybrani na takie funkcje, gdyby nie byli przeszkoleni właśnie w Izraelu. No jest to ciągłość, to widać. No ciągłość. Tak. Nam mówią, że to dla naszego dobra. No. A przecież nasz pan minister Macierewicz miał doradcę, czy ma, nie wiem, ma, jeszcze. Mówimy może, o panu Misiewiczu. Może, to znaczy, słynny Misiewicz. Ja nie wiem. Wybitnym. W każdym bądź razie okazało się, że on ukrywał, że on współpracował, czy pracował w CIA. Aha. Także no, ale ten... może dostał oficera prowadzącego pan Macierewicz. 20 parę lat. Tak, ja myślę, że to nie jest przypadek. Po prostu pan Macierewicz, obejmując tę funkcję ministra obrony narodowej, dostał oficera prowadzącego CIA. To ale nie sztuki wojennej. No. Minister obrony narodowej, a nie ministerstwa sztuki wojennej.
No, nie, tylko, że będzie zmieniona chyba będzie nazwa. Jeśli, wszystko, co się wiąże z Polską Ludową, ma być zniszczone. Znienawidzone są mundury Ludowego Wojska Polskiego, oficerowie dawnego Wojska Polskiego, którzy służyli Polsce. Okazuje się, że są niegodni do noszenia munduru, że tylko liczą się te wojska związane z opcją amerykańską, żydowską. Czyli pod pretekstem obrony narodowej będziemy rozwijać sztuki wojenne. Tak, to znaczy jak najbardziej jestem za sztuką wojenną, taką jaką tworzył, to znaczy o której pisał Shin Tzu, słynny strateg, ale to jest sztuka, można powiedzieć, na miarę światową, której wszystkie armie świata powinny się uczyć. Shin Tzu jest znana pod każdą szerokością geograficzną, no ale podejrzewam, że ta sztuka, którą nam Macierewicz proponuje, to jest bardziej Krav Maga. To jest ta żydowska sztuka walki na zasadzie, żeby jak największej szkody przynieść i szkolić wrogów wewnętrznych. Bo to są tchórze z reguły. Sztuka Krav Maga to jest sztuka właśnie terroryzmu, zbrodni, walki z ludnością cywilną, z kobietami, dziećmi, tak, ze słabszymi. No mamy doświadczenie teraz ISIS tam przecież. Tak, tak. Stanie, mordowanie kobiet Stanie i dzieci. Stany Zjednoczone powołały, no to tam, to znaczy wiedziały kogo powołać, także tam obcinanie głów, zjadanie serc. Także ten to jest tak ciekawe. Dzieci, obcinanie głów dzieci, dlatego że dziecko wołało: o, niech was tam Bóg tam tego, no to on już przeklinał, już od razu jest. Powiedz mi, czy Koran coś takiego wymyślił? Czy to w Koranie masz coś takiego? Zjadanie, ludobójstwo? To znaczy tak. No powiedz mi, bo jak się chciałem człowieka, który. Jesteś wierzący? Absolutnie. Mi o to, czy, tak, powiedz tak, mi, ale no powiedz mi, czy masz to napisane w swojej religii? Słuchaj, gdyby tak było, to by chrześcijaństwo zniknęło z powierzchni ziemi, przynajmniej ziemi. Z waszego kraju. Ormianie by się nie uchowali. Mufti syryjski powiedział, że przecież my byliśmy chrześcijanami tutaj, bo przecież te wszystkie religie powstały w Syrii. Wszystkie religie monoteistyczne. Powiedział Mufti Syrii kiedyś. W jednego Boga. Tak, powiedział, my byliśmy chrześcijanami. Przyszedł islam. Mój pradziadek przyjął ten islam i ja jestem muzułmaninem i ja jestem muftim, wybranym muftim, czyli tam głową, powiedzmy tam, nie powiem kościoła, tylko religii muzułmańskiej tam w kraju. Także zdajemy sobie sprawę, że my wszyscy tworzymy tą cywilizację. Wręcz prorok Mahomet powiedział: nie wolno zabijać. Każdy, kto wyznaje drugiej religii, tej drugiej monoteistycznej, my jesteśmy kontynuacją tej religii. My nie jesteśmy nową religią, czy tam. My jesteśmy kontynuacją tej religii. Religia muzułmańska uznaje wszystkich proroków poprzednich. Uznaje 25 proroków. Tak, między innymi i Mojżesza, od Abrahama. No i Chrystus jest uznawany jako... I Chrystus jest jako prorok. Jako prorok i tak dalej. Przecież w Syrii w zeszłym roku otwarto meczet imieniem Marii Dziewicy. Marii Panny. Tak. Meczet imieniem Marii Panny. To jest taka, ta Syria po prostu, ta religia muzułmańska, która jest tolerancyjna dla wszystkich przecież. Rozumiem. A to powiedz mi, jak to się dzieje, że tylu tych terrorystów, którzy atakują w różnych miejscach świata, Europy, świata, powołuje się jakby na religię, że to religia im każe. Jak to możliwe? Skąd to się bierze? Wahhabizm. Wcisnął im w tej chwili. Wcisnął im po prostu, że wy musicie zabijać. Aha. Po prostu. Wahhabizm. Czyli te szkolenia że każdy, kto jest w tych szkołach, nie powiem rabinackich, ale można tak powiedzieć. Przecież oni uznają za niewiernych nawet samych sunnitów, czy tam czy no właśnie, to jak to, występują przeciwko swoim narodom, swoim wiernym. Państwo, tak. Ale w tej chwili... Już moment.
momencie. Ale ani sekundy. Tutaj mam kolegę, który mnie prosił, żeby zabrać też głos tam u drugim naszym źródle internetowym, ale nie będę przeszkadzał, odejdę na chwilę i na razie się, że tak powiem, z tobą żegnam, ale może będzie okazja, jakby coś to jesteśmy jeszcze przy drugiej kamerze. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Czołem Wielkiej Polsce.